Dzisiaj naszym gościem w rozmowach o Słudze Bożym księdze Janie Masze jest pani prokurator Ewa Koj z katowickiego IPN-u, która wśród wielu śledztw, którymi się zajmowała i nadzorowała, prowadziła również śledztwo w sprawie zabójstwa sądowego i wykonania potem wyroku na księdzu Janie oraz jego towarzyszach. Pani prokurator, jakie nowe ustalenia przyniosło to śledztwo? Po raz pierwszy śledztwo w sprawie zabójstwa Gittlera, Machy i Stargały było prowadzone jeszcze na początku istnienia komisji, czyli w 2004 roku. Ono zakończyło się umorzeniem. Głównym materiałem to były listy pozyskane od rodziny Jana Machy i Joachima Gittlera. Nie mieliśmy bliższych ustaleń tak naprawdę, dlaczego Jan Macha został skazany na karę śmierci. Bardzo popularne słowo w tych naszych śledztwach to przełom. Takim przełomem była kwerenda naszego historyka Bartłomieja Warzechy w Archiwum Federalnym Lichterfelde w Berlinie, gdzie udało mu się odnaleźć wyrok skazujący Jana Machę i Gittlera na karę śmierci. Jest to niezwykle istotny dokument, bo choć on przedstawia ustalenia niemieckiego sądu, to one w powiązaniu z tym, co wiemy z zeznań świadków, z ustaleń w innych wyrokach dotyczących członków organizacji, powoduje, że można było stworzyć obraz tego, co wydarzyło się w 1940 roku i konsekwencją tego było aresztowanie i potem śmierć Jana Machy. Właśnie, różne wątki pojawiały się w momencie tego aresztowania. Oni też w Grypsach o tym piszą. Różne też legendy krążyły i krążą czasami do dzisiaj. Co według ustaleń pani śledztwa spowodowało aresztowanie tej grupy? Przede wszystkim inwigilacja, sieć konfidentów, którą miało Gestapo. Ale niewątpliwie bardzo istotnym elementem są tortury ujętych i przesłuchiwanych członków organizacji. Właściwie zaczęło się to od aresztowania w listopadzie 1940 roku przywódcy Siły Zbrojnej Polski, czyli komórki ZWZ-u na Śląsku, Ksawerego Lazara, który w czasie śledztwa, no, mówi się, pękł. Był tak torturowany i tak bity, że podał nazwiska wielu członków organizacji. Być może one były mu podsuwane przez gestapowców go przesłuchujących, którzy taką wiedzę, może nie umocowaną dowodowo, ale już wcześniej posiadali właśnie z działalności konfidentów. Niemniej jednak nawet chyba w jednym z Grypsów, przypominam sobie, Joachim Gittler pisze, że te aresztowania zaczęły się właśnie od tego, że ujęto Ksawerego Lazara. Zresztą w tych Grypsach pojawia się też informacja, że ksiądz Jan Macha był właściwie od grudnia 1940 roku obserwowany. Był taki epizod, że w Zielone Świątki 1941 roku, ustaliłam, że to był 1 czerwiec, został aresztowany, zatrzymany. Był przez chwilę na Gestapo, ale albo materiał dowodowy był słaby, albo chodziło o to, żeby ująć jeszcze więcej członków organizacji, zwolniono go. Został ponownie aresztowany 5 września 1940 roku. Następnego dnia praktycznie jego najbliżsi współpracownicy. No tak, można powiedzieć, że on mógł się spodziewać aresztowania, a mimo wszystko działo dalej. Ja myślę, że ksiądz Macha, którego głównym celem przy założeniu organizacji, to właściwie mu się poniekąd wymknęło spod kontroli, bo jego celem było pomaganie ludziom, których rodziny, członkowie rodzin, mężczyźni, którzy utrzymywali, byli aresztowani, ginęli w różnych egzekucjach. Gromadził na to środki, bo wiadomo, że w tamtych czasach to było najistotniejsze, żeby zapewnić jakieś wyżywienie. Wokół niego gromadzili się ludzie. Jak to wynika z innych relacji, to był człowiek, który przyciągał do siebie ludzi. Miał wyjątkową osobowość, ludzie go lubili i garnęli się do niego.
W związku z tym bardzo chętnie zaangażowało się mnóstwo osób z terenu Rudy i okolic, żeby pomagać i po prostu jakieś datki pieniężne łożyć. W związku z tym mimo wszystko przybrało to formę organizacji, która została dostrzeżona przez komórkę ZWZ-u. No i skoro tak wielu ludzi tam działa, to może część chciałaby wstąpić w ramę organizacji. Macha miał świadomość, że to jego charyzma powoduje skupianie tych ludzi, ale ponieważ był księdzem i jego celem nie była walka, którą zresztą mu w akcie oskarżenia i wyroku zarzucono, no to tymi sprawami organizacyjnymi zajmowali się inni ludzie, między innymi Joachim Gürtler, Achtelik, Hulok. To oni prowadzili tą działalność i przede wszystkim kontakty z przedstawicielami dowództwa SZSP. Dlaczego w takim razie, jeżeli ksiądz Macha rzeczywiście odpowiadał wyłącznie za działalność charytatywną, wyrok był tak surowy? Czy chodziło o to, aby odstraszyć innych duchownych? Nie, myślę, że nie. No, przecież na jakiejś konferencji w 1941 roku nauczycieli, jeden z przedstawicieli ówczesnego kuratorium wypowiedział się wręcz, że ksiądz bałamuci naród. Ksiądz skupia wokół siebie Polaków. Ale to mówił konkretnie o masze, czy nie, w ogóle? Nie, mówił o księżach. Mhm. Ten element, czyli księży, należy wyniszczyć, bo oni przeszkadzają zasymilowaniu narodu polskiego z narodem niemieckim. I myślę, że to, że Macha był księdzem, spowodowało, że dowody tak zostały skonstruowane w akcie oskarżenia i w wyroku, że musiał zginąć. Czy jednak jakaś taka forma prewencji, czy przykładu, czy ostrzeżenia dla tych, którzy by próbowali z jego drogą? Tak, ale z drugiej strony, no weźmy pod uwagę, że wielu z tych, którzy zostali skazani na karę śmierci przez Wyższy Sąd Krajowy w Katowicach, w ogóle na to nie zasługiwało. No, każda osoba, która zagrażała budowie dzieła niemieckiego na wschodzie, no, powinna być wyeliminowana. Zaczęliśmy przecież w 1940 roku od Intelligenzaktion, gdzie masowo aresztowało się wszystkich, którzy mogli być. Część tych ludzi została zwolniona, ale to było zagrożenie dla właśnie asymilacji tego narodu tutaj, mieszkającego na Śląsku, z narodem niemieckim. A co udało, czy akta procesowe nie znamy? Szczegółowe. Znamy akta procesowe w sensie wyroku i aktu oskarżenia. Nie mamy protokołów przesłuchań, natomiast te dokumenty no, przynoszą istotne ustalenia. Tam nawet udało się stwierdzić, że Masze przypisywano pisanie raportów, przypisywano mu pseudonim jednego z członków organizacji, który, żeby zniknął z procesu, został stracony w egzekucji publicznej. Joachim Achtelik, przypisywano w wyroku Masze, że nosił taki pseudonim i podpisywał raporty do Lazara. Tak nie było. Czyli można powiedzieć, że ta dokumentacja wskazuje, że chciano jakby dodatkowo obciążyć księdza Machę. Tak, żeby nie było żadnych wątpliwości, że zasługuje na karę śmierci. Że nie tylko pomagał ludziom, nie tylko stworzył organizację charytatywną podporządkowaną Sile Zbrojnej Polski, ale właściwie to dążył do tego, żeby oderwać przyłączoną do Rzeszy część Polski od Rzeszy i zarzut zdrady głównej wystarczył, żeby wydać na niego wyrok śmierci. Co ta beatyfikacja znaczy dla nas współczesnych, dla Górnego Śląska, Polski? Ja myślę, że ona pokazuje bardzo istotną rzecz, że tu, właśnie na Śląsku, było mnóstwo Polaków, Ślązaków, bo Macha był Ślązakiem. Oczywiście, sam się Hanikiem nazywał. Którzy no, nie godzili się na to, by znowu Śląsk został zabrany Polsce. No i to było pokazanie tej postawy patriotycznej, może to dzisiaj trochę niemodne, ale przywiązania do tego, co istniało tak bardzo krótko, czyli do Polski.